Słuchajcie, zaczynamy nietypowo, dlatego że mamy honorowego gościa. Oczywiście mowa o nowej Astrze, którą możecie wygrać na weekend, przejechać się tym samochodem, potestować. Jest to samochód z napędem plug-in hybrid. Salony Kanclerz zapewniają możliwość wygrania właśnie tego samochodu w konkursie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły tego konkursu, zapraszam Was do tego, żeby zobaczyć cały materiał, dlatego że pojawią się one w trakcie naszego nagrywania filmu. Wszelkie szczegóły znajdziecie również na ich profilu. Cześć, witam Was w kolejnym materiale. W tym odcinku zrobimy sobie kolejną recenzję. Tym razem będzie to marka Clintel, czyli poprzednia ich generacja, czyli Clintech. Marka ta przeszła rebranding, zobaczymy, jakie nowe produkty oferują, co ciekawego w ich gamie można odnaleźć, czym będą się charakteryzować właśnie te nowości. A nowości akurat będziemy dzisiaj mieli dużo, dlatego że testujemy sobie po raz pierwszy, można powiedzieć w sumie jako jedyni, nową pianę aktywną Citrus Foam 2 od Clintel, także zobaczymy sobie jej efekty działania, czym się wyróżnia ten produkt. Ale żeby nie było, to nie są jedyne nowości, jakie dla Was dzisiaj mam, dlatego że będziemy sobie pracować na nowej odsłonie Opla Astry i dzisiaj razem ze mną będzie do dyspozycji oraz do tego, żeby opowiedzieć Wam nieco więcej o dbaniu o nowy samochód, dyrektor sprzedażowy marki Opel z firmy Kanclerz. Ten odcinek poprowadzę nieco inaczej niż zwykle, z tego względu, że będziemy opowiadać nieco więcej o podstawach, jeżeli chodzi o pielęgnację samochodu. Będziemy ten film wyświetlać również właśnie na kanałach social media salonów Kanclerz. Będą tam oglądały ten film osoby, które nie znają się na pielęgnacji samochodu, a może by chciały właśnie poznać te techniki, które będziemy wprowadzać i o których troszeczkę nieco szerzej opowiem, ale dla stałych widzów oczywiście creme de la creme, czyli nowości i zajawki z marki Clintel również się znajdą w tym materiale, także mam nadzieję, że Was nie zanudzę, a dla nowych widzów na pewno ciekawe informacje w tym materiale możecie poznać. Cześć, naszym gościem jest dzisiaj Marcin Holeczkę, dyrektor sprzedaży. Daję słowo Marcinowi. Jako autoryzowany dealer marki Opel Kanclerz w Przyszowicach i Rudzie Śląskiej często wraz z firmą Cube Detailing zabezpieczamy klientom lakiery samochodowe różnego rodzaju powłokami typu ceramika czy woski, a także zabezpieczenie newralgicznych punktów foliami PPF. Dzisiaj chcielibyśmy razem przeprowadzić proces oczyszczania lakieru i przeprowadzić Państwa właśnie przez cały proces od mycia aż po wycieranie lakieru do sucha. A ja opowiem, dlaczego jest to takie ważne i dlaczego warto jest zrobić to naprawdę na wysokim poziomie, dbając o najmniejsze detale. Także zapraszam Was do materiału. Zanim przejdziemy do mycia, musimy najpierw ustalić, jak plasuje się marka Clintel na rynku aktualnie, także jedziemy. Jeżeli chodzi o pianę aktywną, jak najbardziej jest dostępna i to jest akurat jej premiera. Do 7 września jest dostępna tylko i wyłącznie na sklepie MotoGo, na którym oczywiście znajdziecie wszelkie produkty Clintel i tam Was odsyłam serdecznie na zakupy. Jeżeli chodzi o szampon, jak najbardziej jest w gamie Iron Remover, czyli środek do usuwania opiłków metalicznych, szczególnie właśnie tego pyłu z klocków i tarcz hamulcowych, jest również dostępny w gamie. Niestety środka typu Tar Remover, czyli środek do usuwania zabrudzeń bitumicznych, czyli właśnie asfaltu drogowego, który się przykleja do naszego lakieru. Niestety tego w gamie nie mamy. Jeżeli chodzi o Water Spot Remover, czyli środek do usuwania osadów mineralnych, niestety w gamie też nie występuje. Natomiast już płynoszyw jak najbardziej, interior cleaner czy quick detailer do wnętrza, czyli środek po prostu do przecierania wnętrza, jest dostępny. Mamy również APC. My akurat dzisiaj go na testy nie posiadamy, ale nie szkodzi. Skupimy się tutaj stricte na pielęgnacji zewnętrznej. Jeżeli chodzi o quick detailer do zewnątrz, jest dostępny, będziemy sobie sprawdzać, bo mają fajnego ceramic boostera, którego można stosować na zabezpieczony lakier bądź jałowy.
Jeżeli chodzi o dressing, niestety nie znalazłem żadnych informacji. Być może niebawem będzie również premiera, dlatego że marka Clinton ogólnie przekształcając się nie wprowadziła wszystkich swoich starych produktów do nowej gamy. Najpierw starają się je troszeczkę zmienić, troszeczkę przerobić tak, aby główna cecha tych produktów została spełniona, a o głównych elementach za chwilę Wam opowiem. Natomiast inne ciekawe produkty w gamie, jeżeli ktoś zna markę Clinton, na pewno kojarzy Clean Wheel, czyli kwas do felg. No to jest oczywiście poprzednia generacja tej marki, ale nie szkodzi. Uważam, że jak najbardziej nadaje się do tego, żeby zapewnić im punkcik za inne ciekawe produkty w gamie. O tym produkcie swoją drogą nagraliśmy już jeden z poprzednich odcinków. Akurat tam występowała Opel Mokka, także zapraszam Was serdecznie, bo jest to produkt, który naprawdę jest godny polecenia. Natomiast przejdźmy sobie teraz stricte do marki Clinton. Jeżeli chodzi o ich produkty, generalnie założeniem rebrandingu miało być na celu poprawienie bezpieczeństwa stosowania tych produktów. Głównie skupiali się na tym, żeby wyrzucić ze składu wszelkie możliwe wodorotlenki sodu, wodorotlenki potasu, czyli środki, które były dosyć agresywne i dla człowieka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo skóry, oraz dla samochodu, jeżeli chodzi o właśnie na przykład imitowanie korozji. Są środki, które po prostu mogą działać mocno, agresywnie, czyli w miarę skutecznie wyczyścić nam powierzchnię, ale mogą mieć w sobie inhibitory korozji, które po prostu powodują, że wszelkie takie odsłonięte metalowe elementy znacznie szybciej zaczną korodować, będzie na nich powstawać nalot. I tutaj marka Clinton właśnie wyszła naprzeciw tym założeniom, aby były one jak najbardziej bezpieczne. Stąd nie wszystkie produkty z poprzedniej serii są dostępne aktualnie do kupienia właśnie w nowej gamie, ale przypuszczam, że z czasem te produkty zaczną się pojawiać coraz częściej. Natomiast mam wrażenie, że produkty te zostały stworzone głównie właśnie dla konsumentów indywidualnych, nie stricte dla studiów detailingowych, z uwagi na niezbyt bogatą jednak tą gamę produktów, ale z drugiej strony klienci indywidualnie właśnie decydując się na tą markę, mogą się czuć zaspokojeni, jeżeli chodzi o ich poczucie bezpieczeństwa, o bezpieczeństwo ich samochodu, także bardzo duży plus dla Clinton. Mało kto zwraca uwagę na piktogramy znajdujące się na produktach. Tutaj, jeżeli chodzi o Clinton, tak naprawdę tych piktogramów nie ma. Piktogramy, czyli ostrzeżenia chemiczne, ostrzeżenia właśnie jakiś typu biohazard, są różne infografiki informujące właśnie o tym, jakie niebezpieczeństwo może ten produkt wprowadzić podczas jego użytkowania. Tutaj Clinton naprawdę może się pochwalić bardzo wysokim bezpieczeństwem. Ale dobra, nie przedłużając, nie będę Was zanudzać. Przejdziemy sobie teraz do zastosowania tych produktów stricte na naszym samochodzie. Także widzimy się przy aucie. Jeżeli chodzi o mycie właściwe samochodu, profesjonalne, my u siebie mamy taki standard, że zawsze zaczynamy od mycia felg, tak żeby później ten brud nam się nie przenosił na lakier podczas chociażby samego spłukiwania. I właśnie od samego spłukiwania zaczynamy. Natomiast bardzo ważna wskazówka, niezależnie od metody czy miejsca, gdzie to robimy, ważne jest, aby nie robić nic na rozgrzanej powierzchni. Jeżeli powierzchnia jest zimna, czyli schłodzona odpowiednio, oraz nienasłoneczniona, czyli na przykład w zacienionym miejscu, możemy sobie przejść bezpiecznie do tego, żeby skutecznie umyć nasz samochód. Spłukujemy sobie felgi i będziemy zaczynać je myć. Słuchajcie, tutaj co prawda na liście nie było preparatu do czyszczenia takiego indywidualnego, do czyszczenia opon oraz felg, natomiast tutaj Clinton ma taki preparat i to całkiem fajne, dlatego że możemy nim jednocześnie umyć oponę oraz felgę, a nie jest to takie wcale oczywiste. Także przechodzimy do oprysku, oczywiście felgę mamy wstępnie spłukaną, następnie nakładamy sobie nasz preparat, uwzględniamy oczywiście i oponę, i naszą felgę. Możemy sobie pokusić się o właśnie uwzględnienie wnęk. Także dajemy 30 sekund, niech ten preparat sobie podziała. Następnie przejdziemy sobie do szczotkowania. Marcin bierze jedną stronę, ja biorę drugą. Także trzymaj.
Słuchajcie, do czyszczenia felku używamy sobie twardszej szczotki, natomiast już do samych frontów, które są lakierowane na wysoki połysk, używamy raczej miękkich pędzelków, coś w tym stylu. Żeby nie uszkodzić jednak tej lakierowanej powierzchni, pamiętajcie, że mimo wszystko ten lakier jest bardzo podobny do tego, co mamy na samochodzie, więc twarda szczotka mogłaby go po prostu uszkodzić. Natomiast jeżeli chodzi o wnęki naszej felgi, no to tu po prostu Wolf Wheelie, czy zwał jak zwał, aplikujemy sobie troszeczkę wody, no a następnie staramy się dotrzeć do wszelkich możliwych zakamarków. Po dokładnym oczyszczeniu naszej powierzchni przechodzimy do spłukania całego produktu. Dosyć istotne jest, żeby nie zostawić w ogóle żadnej pianki na naszej feldze, bo jednak są to preparaty chemiczne, które mogą przez dłuższy czas zostawić jakąś nam otoczkę, więc skupiamy się na tym, żeby dobrze spłukać. Przejdziemy sobie do oprysku samochodu po to, żeby zmiękczyć luźny brud na lakierze. Użyjemy do tego piany aktywnej. Tutaj akurat mamy Clintel Pink Grapefruit Scent, czyli pianę aktywną o zapachu grapefruita. Zobaczymy sobie, jak zadziała do tego, żeby doczyścić tam wstępnie nasz lakier. Natomiast z ciekawostek możecie ten produkt kupić na sklepie MotoGo. Jest teraz premiera tego produktu i dostaniecie go tylko na tym sklepie. Natomiast przy zakupie piany aktywnej MotoGo akurat dorzuca fajne gadżety typu smyczkę Detailing Obsessed czy typu kubek. Wlepki to chyba do każdego zamówienia, tak czy inaczej dostajecie, ale przy zamówieniu większej pojemności można zgarnąć fajny plecaczek, także na MotoGo również cieszą się tą promocją nowego produktu. Natomiast jak zaaplikować prawidłowo pianę aktywną? Tutaj my na przykład u siebie stosujemy formę takiego oprysku. Możemy sobie zastosować duży opryskiwacz, taki ogrodowy. Większość z Was na pewno taki opryskiwacz jeden w domu posiada. Jak nie tego typu, to można zastosować właśnie taki ręczny opryskiwacz z pompką, który sobie sami ładujemy. Także ja przechodzę do rozrobienia naszego preparatu, a następnie zaczynamy opryskiwać lakier. Oczywiście ważne jest, aby zachować proporcje zgodnie z sugestią producenta, także przy oprysku wstępnym proporcje od 1,10 do 1,20 należy zachować, aby zachować i bezpieczeństwo, i dobre działanie naszego produktu. Mamy 50 ml, resztę sobie uzupełnimy wodą, wtedy osiągniemy idealne stężenie do tego, żeby skutecznie sobie poradzić z zabrudzeniami. Słuchajcie, naszą pianę aktywną warto jest aplikować od dołu, pomimo że nie ma tutaj takiego efektu bałwana, czyli właśnie takiego zaklejonego mocno pianą samochodu. Nie ma to większego znaczenia, dlatego że tego typu oprysk równie dobrze jest skuteczny, także nie stresujcie się, że wasza pianownica nie robi efektywnego pianowania. Ma one być nieefektowne, a efektywne. W ten sposób, pianując sobie samochód, na pewno zrobicie to dobrze. Dlaczego powinniśmy zaczynać od dolnych partii, przechodząc do górnych? Chodzi o to, żeby nam preparat nie spływał za szybko, za intensywnie z lakieru. Wtedy, jeżeli będziemy od dołu sobie aplikować do góry, cały preparat będzie równomiernie rozłożony na lakierze oraz jego spływanie nie będzie zaburzało właśnie ściągnięcie tego produktu z innych partii, przez co cały czas idealnie będzie reagować na naszym samochodzie. Nasza piana aktywna wstępnie rozpuści właśnie luźne zabrudzenia, ściągnie troszeczkę też tego pyłu i kurzu, który osadza się na samochodzie, ale również zbierze troszeczkę owadów, które w sezonie letnim dosyć mocno osadzają się na samochodzie. Piana właśnie ma za zadanie rozpuścić te owady, oczywiście nie aż tak bardzo w wysokim stopniu, ale tutaj przejdziemy do spłukania ich wysokociśnieniową myjką. Także ja przechodzę do spłukiwania i tu ważne, staramy się nie dopilnować, żeby nasza piana wyschnęła na lakierze, tylko w miarę szybko
przechodzimy od strony do strony, tam jak zaczynaliśmy pianować, w ten sam sposób zaczynamy sobie spłukiwać samochód. Jeżeli chodzi o spłukiwanie, kolejność już, czy tam dobór górnych czy dolnych partii już aż tak istotnego znaczenia nie ma. Ważne jest, aby zrobić to dobrze. Właśnie, naszym stałym widzom, którzy bardzo fajnie zareagowali na ostatni apel o to, żeby zostawić łapkę, zostawić komentarz, bardzo dziękuję. Doceniam to mocno, dlatego będziemy kontynuować serię jak najbardziej z wysokim zaangażowaniem. Oczywiście cały czas apeluję o to, żeby zostawić łapkę, jeżeli materiał jest dla Was wartościowy, zasubskrybować kanał, bo będziemy tych filmów dla Was przygotowywać coraz więcej, mam nadzieję, coraz lepszej jakości oraz treści merytorycznej. Także łapka, subskrypcja, no i widzimy się znowu w komentarzach. A ja przechodzę dalej do mycia samochodu. 20-40 ml na każde 10 litrów wody. Wody tutaj mamy 17 litrów, czyli ile my tego potrzebujemy dać? 20-40 na 10, to my sobie damy 80 ml. Słuchajcie, po opłukaniu samochodu pianą aktywną oraz myjką wysokociśnieniową należy przejść do procesu mycia ręcznego. Tylko w tej kolejności dbamy o nasz samochód. Jeżeli pominiemy etap spłukania samochodu, a zaczniemy go myć rękawicą, możemy spowodować przesuwanie się całego tego luźnego piachu i pyłu po naszym lakierze, przez co możemy spowodować powstawanie mikrozarysowań, których byśmy bardzo chcieli uniknąć. W końcu samochód jest nowy i fajnie, żeby taki pozostał na troszeczkę dłużej. Tutaj do mycia użyjemy sobie Daily Shampoo wersja druga, czyli znowu poprawiona chociażby o właśnie te właściwości łatwiej biodegradowalności tego produktu, czyli mamy znowu produkt bezpieczny zarówno dla samochodu, zarówno dla środowiska. Czym się charakteryzuje? No chociażby tym, że nie posiada żadnych wosków ani polimerów. Dla niektórych mogłoby to być wada, ale z drugiej strony w detailingu bardzo często skupiamy się na tym, żeby zabezpieczyć trochę bardziej zaawansowanymi produktami nasz lakier, przez co nie chcemy, żeby inne środki zaburzały nam ten efekt albo niepotrzebnie wzmacniały albo nieraz zakłamywały, jeżeli chodzi o działanie hydrofobowe innych zabezpieczeń. Także ja przechodzę do rozcieńczenia naszego produktu. Bardzo ważne, do mycia ręcznego używamy sobie dwóch wiader. Dlaczego dwóch? Dlatego, że w jednym będzie znajdować się nasz szampon, a w drugim użyjemy po prostu samej wody do wypłukiwania rękawicy do mycia. Po prostu panel po panelu, tak żeby transfer tego brudu był jak najbardziej ograniczony. Jeżeli zerkniecie do środka naszego wiaderka, znajduje się tam również separator zabrudzeń, czyli taka kratownica, która powoduje odizolowanie właśnie luźnego brudu piasku na samym dnie naszego wiaderka, przez co tutaj na górze mamy czystą wodę bez żadnych zanieczyszczeń, przez co znowu zwiększamy bezpieczeństwo samego mycia. Ale mniej gadania, więcej roboty, Patryku, biorę się do roboty. Tell me what I gotta do to make you stay now. Let her know what matters, I already know the answers. Zapach owocowy, ale mimo wszystko pozostaje dosyć mocno neutralny, nie jest jakiś bardzo intensywny. Ważne jest to, żeby właśnie wykorzystywać dwa wiaderka. W jednym sobie wypłukujemy naszą rękawicę po umyciu jakiegoś jednego lub dwóch paneli. Chyba, że to są dolne partie, no to wtedy wypłukujemy to znacznie częściej. Następnie nakładamy sobie świeżą porcję naszego szamponu i przechodzimy do mycia jak najbardziej dalej. Słuchajcie, nie ma miękkiej gry, dyrektor ściągnął garnitur i myje prawidłnie z samochód, ale to już jest kwestia bycia pasjonatem tego, żeby jednak o te samochody dbać. Także jeżeli najważniejsza osoba w dziale sprzedaży w ten sposób traktuje samochody, to możecie się czuć pewni, kupując u nich nowy samochód, że będzie on naprawdę dopieszczony. Natomiast co do samego szamponu, nadaje on bardzo, bardzo mocną śliskość, a ta śliskość jest ważna przy tym, żeby zabezpieczyć powierzchnię przed rysowaniem, bo jednak jakby nie było ten luźny brud, który jeszcze gdzieś może się znajdować
na tym samochodzie. Po prostu będzie się podbijać do góry, nie będzie ślizgać po naszym lakierze, tylko stricte po szamponie, dzięki właśnie jego właściwościom. I ta śliskość jest bardzo mocno wybijająca się. Teraz chciałbym opowiedzieć właśnie nowym widzom, dlaczego myjemy czyste auto, bo dla wielu z Was zapewne wygląd tego samochodu właśnie będzie przypominał czysty samochód. Natomiast nic bardziej mylnego. Samochód przeszedł proces podstawowego mycia ręcznego, natomiast jest to wstęp do tego, żebyśmy wykonali proces dekontaminacji lakieru, czyli usuwania wszelkich możliwych zanieczyszczeń, które zbierają się po prostu w wyniku nawet stania samochodu na powietrzu, na zewnątrz. Z czego to wynika? Chociażby klocki i tarcze, które pylą się poprzez tarcie, zużywają się w naturalnym procesie, zbierają pył, zostawiają właśnie osad, który zbiera się między innymi nie tylko na felgach, ale również na lakierze. I teraz moglibyście zapytać, skąd w takim razie na nowym samochodzie miałby się znajdować pył? A no właśnie stąd, że samochód pomimo wszystko z fabryki przejeżdża jakąś tam sporą drogę do samego salonu, czy to lawetami, czy pociągami, czy różnymi środkami transportu, które w międzyczasie zdążą nałapać naprawdę wiele zanieczyszczeń, a chodzi o to, żeby profesjonalnie samochód przygotować pod zabezpieczenie lakieru, jakby nie było. Dobre przygotowanie tego lakieru, czyli dobre oczyszczenie tego lakieru spowoduje, że każde jedno zabezpieczenie, które nałożymy na lakier, naprawdę będzie długotrwałe. Jeżeli chodzi o dalsze procesy, jakie będziemy wykonywać, tutaj mamy ograniczone możliwości, dlatego że marka Knigl posiada w swojej gamie tylko preparat, który pozwala nam usuwać właśnie te zanieczyszczenia metaliczne, właśnie ten pochodzenia głównie z pyłu z hamulcowego. Także przechodzimy do oprysku. Naszym środkiem, który możecie znać na pewno pod nazwą krwawa felga, tak się potocznie na ten preparat mówi. Ta krwawa właściwość wynika z tego, że barwi ona zanieczyszczenia metaliczne właśnie na taką typową purpurę. Jest to preparat, słuchajcie, nie tylko do felg. Tam oczywiście tego osadu jest najwięcej, natomiast na lakierze również on się zbiera, także ten efekt krwawy musimy wyłonić również na naszym lakierze, przez co oczyścimy tą powierzchnię dogłębnie, naprawdę z wszelkich możliwych zanieczyszczeń. Spryskujemy sobie powierzchnię naszym produktem deironizującym, tak się on nazywa. A następnie przejdziemy sobie do kolejnego mycia ręcznego, tak żeby upewnić się, że na pewno wszelkie możliwe zakamarki i każdy centymetr samochodu został oczyszczony z naszych opiłków. Na plus dla Clintl, jeżeli chodzi o The Iron Mana, co drugą bardzo fajna nazwa, jest to, że nie ma on tego typowego, charakterystycznego, mocnego zapachu zgnitych jajek, który jest właśnie typowy dla tych produktów deironizujących. Tu co prawda na tym samochodzie ciężko mi będzie Wam pokazać efekty właśnie tego krwawienia się tych opiłków, dlatego że kolor lakieru niestety jest spójny z kolorem samego zabarwienia się, rozpuszczania tych opiłków. Ale nie szkodzi, w detailingu chodzi o to, że musimy usunąć wszelkie zabrudzenia, nawet jeżeli jest ich bardzo mało. W tym przypadku jest to samochód nowy, więc taka jest szansa, po to, żeby odpowiednio przygotować tą powierzchnię. Nie ma miękkiej gry, musimy robić każdy proces po kolei, żeby zrobić to profesjonalnie. But the truth is, it's foolish to say this. So please bear with my foolishness, 'cause I've concluded it's stupid to fake it. I Google my name too much. Think that my fame is just. Bardzo ważna informacja jest to, żeby nie robić takiej dekontaminacji codziennie, bo nie o to w tym chodzi. Ja rekomenduję oczyszczanie takie dogłębne samochodu raz na pół roku, raz na rok też będzie fajnie. To oczywiście jest mocno uzależnione od tego, jak często jeździcie samochodem, ile kilometrów w roku pokonujecie. Dlatego jest to bardzo indywidualne, ale pamiętajcie, proces dekontaminacji lakieru robimy sezonowo, co jakiś czas. Dlatego, że te zanieczyszczenia zbierają się i tak przez jakiś dłuższy okres czasu niż przez kilka dni. Ok, na tym sobie
na tym etapie sobie proces dekontaminacji kończymy. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy typu zanieczyszczenia bitumiczne czy właśnie mineralne, możecie je zobaczyć w innych poprzednich materiałach. Tutaj akurat producent nie ma tych produktów, które mogłyby nam pozwolić do usunięcia po prostu pozostałości, dlatego przejdziemy sobie w tym momencie do osuszania, przejdziemy sobie do testu Quick Detailera. Do osuszania sobie używamy ręcznika mikrofibrowego, tu jest akurat ręcznik Workstaffa, który możecie znaleźć również na sklepie MotoGo. Tylko i wyłącznie w takim stopniu umyty lakier możemy osuszać tego typu ręcznikami. Chodzi o to, żeby nie przesuwać po powierzchni lakieru żadnych pozostałości luźnego brudu. Ten luźny brud po prostu będzie się przesuwać po lakierze, powodując mikrorysy. A w momencie, jeżeli lakier jest czysty, tak jak jest teraz mokry, możemy śmiało użyć sobie właśnie tego typu ręcznika, nakładając go tak naprawdę, przecierając dwa ruchy, lakier będzie już naprawdę bardzo suchy. Za chwilę sobie oczywiście będziemy ten lakier zabezpieczać i opowiem Wam o pewnych cechach tego typu zabezpieczeń, no ale na chwilę obecną musimy pokusić się o dokładne wysuszenie. Także używamy ręczników i jedziemy z autem. And now Adam hates the fact that he's naked, but can't admit his mistake. But instead he's blaming his maker. Cause manifestations of separation, but thankfully his replacement, the savior, came and we're facing. Never gave him, but paved the way for the saints to behave in the craziest situations they can escape the. Pamiętajcie, aby nie pozostawiać również wody we wnękach, bo tam głównie water spoty zostają nam po prostu wielu takich myciach, które nie zostaną dopełnione właśnie suszeniem wnęk. Wygląda to nieestetycznie, ciężko jest to później usunąć, a takie szybkie przetarcie naprawdę będzie skuteczne do tego, żeby pozbyć się całej tej wody. Oczywiście, jeżeli sytuacja wymaga, pamiętamy również o czyszczeniu tych wnęk. Nowym widzom muszę wyjaśnić, o co chodzi z tą tasiemką, która jest przyklejona na maskę. Mianowicie chodzi o to, że właśnie to takie profesjonalne przygotowanie lakieru ma na celu przygotowanie go do zabezpieczenia. I tutaj zastosujemy sobie Clinton Ceramic Booster i z nazwy moglibyście sobie pomyśleć, że jest to właśnie wzmocnienie do istniejącej już tutaj powłoki ceramicznej, ale można ten produkt zastosować również na jałowy, surowy lakier. I ten lakier tutaj jest bardzo tępy w dotyku, nie ma żadnego zabezpieczenia, dlatego zobaczymy sobie, jak zadziała nam Ceramic Booster właśnie na takim wyjałowionym lakierze. Oczywiście zastosujemy go zgodnie z procedurą tutaj deklarowaną na etykiecie, dlatego odtuścimy sobie lakier przy pomocy alkoholu izopropylowego. Tutaj mamy alkohol rozcieńczony z wodą demineralizowaną, także odtuścimy po prostu całą powierzchnię, aby faktycznie żadne inne środki chemiczne się na tej powierzchni nie znajdowały. Wtedy naprawdę nasz preparat zabezpieczający idealnie powinien się związać z lakierem oraz go zabezpieczyć. Ok, myślę, że to wystarczy. Alkohol izopropylowy ma to do siebie, że bardzo szybko odparowuje, także powierzchnia już jest przygotowana idealnie. Następnie przechodzimy do aplikacji naszego Ceramic Boostera. Tutaj jest sugestia, aby zaaplikować jeden strzał na mikrofibrę, natomiast chcę zrobić od razu pół maski, zobaczymy, jak będzie z wydajnością, ale przede wszystkim z możliwością roztarcia tego produktu, więc zaaplikujemy sobie dwa strzały na taką no po prostu suchą mikrofibrę, a następnie przejdziemy do aplikacji. Nie, mam troszeczkę za mało tego produktu mimo wszystko. Spróbujemy to zrobić troszeczkę po swojemu, a teraz będziemy się starali to wtłoczyć fajnie w lakier. Ok, już widzę, co producent miał na myśli z ilością preparatu. Chodzi o mazy, które powstają nam na lakierze, czyli faktycznie nie możemy za dużo tego użyć, ale za to idealnie daje się dotrzeć drugą mikrofibrą już na sucho. Także możemy sobie w ten sposób działać, że jedną mikrofibrą nakładamy, drugą fibrą sobie to docieramy i powiem Wam, jest gigantyczna różnica w śliskości. Ja już to czuję pod ręką, jak mi się ta mikrofibra przesuwa. Na początku było takie nawet słychać tarcie, a po chwili to tarcie całkowicie zanika, zostawiając takie bardzo śliskie wykończenie. Za chwilę sobie zobaczymy efekt wizualny, jaki udało się uzyskać dzięki tym produktom oraz efekt
śliskości, hydrofobowości, czyli to, co zwykle u mnie w materiałach. Ok, jeżeli chodzi o aplikację, nie jest ona skomplikowana. Naprawdę maska jest bardzo śliska, zresztą nie uda mi się zapiszczeć palcami, dlatego no, to było dosyć oczywiste, że tak się też wydarzy. Dobra, przejdziemy sobie do porównania panelu lewego do panelu prawego. Jakby nam się gdzieś tu jeszcze coś skapło, to sobie to ściągniemy ipką. Słuchajcie, w jakim celu w ogóle zabezpiecza się lakier? Ano w takim, żeby nadać mu pewne właściwości ochronne, które możemy uzyskać dzięki tego typu produktom. Mianowicie chodzi o między innymi śliskość powierzchni. Natomiast po co nam jest ta śliskość? No teraz chciałbym Wam właśnie zaprezentować, w jakim celu jest nam potrzebna śliskość, którą możemy osiągnąć. No ten lakier tutaj jest szorstki. Ja trochę co prawda mam produktu na rękawiczkach, więc nie uda mi się zapiszczeć, myślę, na tym lakierze. Natomiast chodzi o to, że po tej stronie, gdzie nie aplikowaliśmy tego produktu, mamy bardzo dużą szczepność lakieru, czyli po prostu ta przyczepność jest mocno wysoka, z czego również wpływa na przyczepność brudu do naszego samochodu. Czyli samochód, który ma zabezpieczony lakier, jest on śliski, ten brud znacznie wolniej będzie się przyklejał do tego lakieru, no bo to tak intuicyjnie sami możecie sobie to wyjaśnić. O, zresztą tu o, udało mi się zapiszczeć, natomiast tu jest tak śliski, że ta rękawiczka wręcz po prostu spada. Ok, to jest jeden z testów. Natomiast kolejnym testem możecie sobie zobaczyć. Nawet kubeczek jest w stanie zjechać nam z lakieru i tak samo właśnie będzie zachowywać się brud, czyli on po prostu nie będzie tak mocno się chciał przyczepić. No tutaj możecie sobie zobaczyć, gdzie nie położę tego kubka, nawet na takim dosyć mocnym spadzie. Zobaczcie, tu się przyczepił, a jest dosyć mocny spad. Ok, jeżeli chodzi o śliskość, no to już wiemy. Kolejnym efektem, jaki dają nam tego typu produkty, jest hydrofobowość. Po co nam ta hydrofobowość? A za chwilę zobaczycie. Zobaczcie, po prawej stronie mamy nasz ceramic booster, czyli produkt zabezpieczający. Po lewej stronie nie mamy nic. Tu oczywiście w jednym miejscu zrobiłem sobie taki mały teścik, więc gdzieś tam ta hydrofobowość będzie się przejawiała. Natomiast jak możecie zobaczyć, tutaj mamy taflę wody, tutaj natomiast wody praktycznie nie ma. Co nam to daje? Znowu ułatwia nam to mycie, przyspiesza nam to proces suszenia lakieru, czyli znowu pomaga nam utrzymać samochód w idealnym wyglądzie, w idealnej czystości. Przyspiesza proces mycia, no bo wiadomo, że woda szybciej odbijająca się od lakieru nie będzie nam zostawiała aż tak dużo pyłu, kurzu na tym samochodzie. Oczywiście water spoty, właśnie tego typu kropelki wyschniętej wody będą nam powstawać, ale będą nam powstawać na takiej malutkiej powierzchni, na śliskim lakierze, przez co ich usunięcie będzie znacznie bardziej ułatwione niż na powierzchni, która jest tępa w dotyku, która jest, ma znacznie większą przyczepność. Ale jeszcze poproszę Marcina, żeby pokazał Wam efekt hydrofobowy przy użyciu atomizera, dlatego że poza samym zrzutem wody powstają nam również pięknie wyglądające kropelki na lakierze, które podczas opadów deszczu no, po prostu urozmaicają wygląd naszego samochodu i wyróżnia on się na tle samochodów sąsiadujących, które nie są zabezpieczone. Także możecie zobaczyć w zbliżeniu, jak piękne koraliki okalają nasz samochód, gdy jest on prawidłowo zabezpieczony. Kolejną bardzo pozytywną właściwością zabezpieczonego lakieru jest łatwość jego osuszania. I teraz zobaczcie, ta strefa jest, no oczywiście ona gdzieś tam, ten zrzut wody będzie występować, dlatego że powierzchnia jest wygięta. Natomiast zobaczcie, jak łatwo osusza się powierzchnię, która jest zabezpieczona. Zrzucamy sobie ręcznik, tak naprawdę go przeciągamy i zobaczcie, nie mamy tutaj nawet żadnych śladów, wilgoć praktycznie momentalnie odparowała, natomiast na stronie niezabezpieczonej będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Ta woda, jak możecie zobaczyć, ona zostawia po sobie taki osad, czyli po prostu jej odparowanie przebiega znacznie, znacznie dłużej. Mamy nowy samochód, więc ten proces i tak nie jest aż tak bardzo przytępiony. No ale mimo wszystko różnice są bardzo znaczące, a szczególnie w procesie użytkowania samochodu, jak zaczyna się on zużywać. W przypadku zabezpieczonego logo lakieru wydłużamy sobie właśnie ten efekt nowego samochodu na bardzo długo.
Patryk, a czy takie powłoki jak na przykład ten Ceramic Booster mają jakiś wpływ, dają jakąś ochronę przed owadami, ptasimi odchodami czy promieniowaniem słonecznym? Generalnie, jeżeli chodzi o akurat Ceramic Boostera, o którego pytasz, to jest takie, powiedzmy, wzmocnienie profesjonalnego zabezpieczenia, czyli powłoki ceramicznej. Jeżeli chodzi o jego samodzielne zastosowanie, na 2 miesiące przypuszczam, że jego właściwości ochronne będą jak najbardziej skuteczne. Natomiast owszem, produkty do zabezpieczenia lakieru typu polimery, typu właśnie powłoki ceramiczne mają takie właściwości, które pomogą nam stworzyć dodatkową barierę, która sprawi, że ptasie odchody, czy właśnie owady, które rozbijają się na przodzie naszego samochodu, nie będą tak intensywnie wżerać się w lakier. Wydłużą nam czas reakcji, żebyśmy mogli je zmyć z lakieru i żeby nie pozostał ślad właśnie po tych zanieczyszczeniach. Także jak najbardziej tego typu produkty pomagają nam zabezpieczyć się przed właśnie odchodami, czy właśnie promieniowaniem słonecznym, dlatego że produkty te zawierają, są niejako filtrem dla tych promieniowania, przez co degradacja lakieru postępuje znacznie później. A jeszcze dodatkowo super pachnie jak guma balonowa. Także jego aplikacja na pewno będzie przyjemna. Nie myślcie sobie, że są to ślady po nas. Absolutnie nie. Natomiast do zakończenia w komplecie tego testu brakuje nam jeszcze użycie glass cleanera, czyli produktu do mycia szyb. I słuchajcie, tutaj glass cleaner w wersji drugiej, czyli właśnie w tej odnowionej, zawiera funkcję antypary, więc będzie to dodatkowa wartość, którą będziecie sobie mogli wykorzystać przy myciu waszych szyb. Generalnie nie chcę tutaj za dużo opowiadać o produkcie do szyb. Jest to dosyć prosty temat, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność. Myjemy sobie szybę, mamy bardzo przyjemny, miły zapach. Zostawia on idealnie czystą szybę, co zresztą sami możecie zobaczyć. O ile nie użyjemy tego preparatu za dużo, generalnie to jest zwykle taka złota rada przy myciu szyb. Ilość preparatu, jeżeli nie jest za duża, na pewno będzie pomagała wam umyć szybę bez żadnych smug. Natomiast na pewno nie każdy z was wie, że preparat do szyb świetnie nadaje się do tego, żeby wyczyścić piano black w środku, które akurat w tej Astrze występują dosyć na bogato. Także jeszcze wam pokażę, jak fajnie doczyścić sobie te panele lakierowane na czarny wysoki połysk preparatem Glass Cleaner. Do czyszczenia tego typu elementów warto jest właśnie zastosować środek do mycia szyb. Oczywiście taki dedykowany, samochodowy, bo te domowe zawierają sporo alkoholu. Mogłyby zarysować wam tą powierzchnię, ona jest bardzo delikatna. Najlepiej byłoby ją okleić bezbarwną folią, która zabezpieczy nam ten lakier, a folię znacznie lepiej daje się oczyścić po prostu nawet suchą mikrofibrą. Natomiast jeżeli nie mamy oklejonych takich paneli, wystarczy spsikać dobrej jakości bezszwową mikrofibrę, następnie delikatnie przetrzeć tak naprawdę tym samym preparatem, zebrać sobie wszelkie tutaj zanieczyszczenia. Głównie są to właśnie odbite palce, czyli tłuszcz, czyli pot, a następnie polerujemy sobie na sucho, nie używając przy tym praktycznie w ogóle siły, tylko tak naprawdę ciężar mikrofibry, ciężar ręki, ewentualnie tutaj wjeżdżamy sobie w zakamarki i nasz panel wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie posiada żadnych mikrorys, oczywiście po właściwym czyszczeniu, dlatego że ten panel już trochę jakichś śladów mimo wszystko posiada, ale tym sposobem jesteście w stanie sobie uchronić wasze piano blacki, czy piano blacki w samochodach waszych klientów w naprawdę ładnym stanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o recenzję marki Clintl, myślę, że tutaj treść materiałów, treść tych wszystkich testów, które wykonaliśmy, mówi sama za siebie. Jeżeli chodzi o gamę produktów, ona z pewnością się będzie rozwijała na rzecz właśnie detailerów, na rzecz profesjonalnego detailingu, a na chwilę obecną i tak nie jest źle, naprawdę te produkty świetnie się spisują. Nie mam żadnych zastrzeżeń, także tym materiałem myślę, że możemy zakończyć przygodę z tą marką. Natomiast zachęcam was do tego, żeby wbić to Facebooka marki z salony Kanclerz, które są oficjalnym dealerem marki Opel. Tam czeka na was nie lada konkurs, w którym do wygrania są naprawdę ciekawe nagrody. Tak po cichu zdradzę, że będzie do wygrania
weekend z tą Astrą, także odsyłam was tam bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o te produkty, wszystkie jak zwykle znajdziecie na sklepie MotoGo, gdzie zwykle my zaopatrujemy się w profesjonalne kosmetyki. Nowych widzów dziękuję bardzo za udział, za obserwowanie naszych filmów. Zapraszam do tego, żeby zobaczyć pozostałe materiały, w których możecie się nauczyć sporo ciekawych, fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o profesjonalną pielęgnację. A stałych widzów dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę inna forma was nie zrazi, jednak zostaliście do końca, żeby właśnie dowiedzieć się o tych nowinkach konkursowych. Ja będę patronatem tego konkursu, także całe szczegóły znajdziecie na profilu salonów Kanclerz i na ich Facebooku. Tym materiałem bardzo dziękuję za uwagę, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz dziękuję Marcinowi za udział w tym filmie oraz za to, że przeprowadził nam tą świetną, premierową, nową Astrę. Do zobaczenia i cześć. Let these bitches know who